Arena Real Life. Witam ponownie. Dzisiaj będzie o mechanikach samochodowych. Wiadomo, po co ci panowie oraz nierzadko panie są, czyli to są ludzie, którzy wystawiają na przykład za stuknięciem młotkiem rachunek w wysokości 100 zł i mówią w uzasadnieniu, że stuknięcie młotkiem kosztowało złotówkę, zaś za to, że wiedzieli, gdzie stuknąć, 99 zł. No dobra, ja tam się akurat z tym zgadzam, ponieważ gdybym nie był nieukiem i wiedział, jak funkcjonuje samochód, to sam bym sobie naprawił moje durne światła, dzięki którym nie mogę w tej chwili jeździć nocą, które mi wzięły i zniknęły po prostu, tak jakby jakiś gremlins przeżarł przewody nagle w pewnym miejscu i kwita. O co chodzi? Chodzi o to, że z mechanikiem umawiałem się cały tydzień. Mechanik wprawdzie dobry, ale jak widać nie bardzo go można złapać. I tak we wtorek umawiałem się na godzinę 12, aby do niego zadzwonić. Zadzwoniłem o 12. Potem poprosił mnie, żeby zadzwonić o 15. Też zadzwoniłem. Potem miałem zadzwonić o 18, co również uczyniłem. No to wtedy on powiedział, że on zadzwoni do mnie o 20 i powie, kiedy przyjedzie. No i oczywiście zadzwonił o 20 i nie przyjechał, bo coś mu tam wypadło lub się zesrało. Następna część historii to czwartek. W czwartek miałem do niego również zadzwonić o godzinie 16, więc on stwierdził, że on już nie wie, jak ze mną rozmawiać, ponieważ tyle razy już mi uciekł sprzed nosa i w tej chwili też nie ma czasu, żeby mi to zrobić. Przypomnę, że mechanik mieszka w mojej miejscowości parę ulic dalej i nie jest żadnym problemem, aby przybył, no ale czasu zabrakło. Dzisiaj jest sobota, dzisiaj miałem do niego zadzwonić. Owszem, zadzwoniłem raz, nie odebrał telefonu, zadzwoniłem drugi raz, nie odebrał telefonu. No to jedyne, co mi pozostało, wysłać mu SMS-a, gdzie napisałem, co o tym myślę. No ale cóż, jeżeli ja traktuję różnych ludzi poważnie, to oczekuję często, oczywiście bez wzajemności, że ktoś będzie mnie również traktował poważnie, a nie zachowywał się jak gówniarz. W związku z tym jestem dzisiaj jakoś tak negatywnie napakowany i nie pójdę się wprawdzie upić, ale chętnie bym rozwalił na czyichś pleckach krzesełko. Mógłby to być nawet dowolny mechanik samochodowy.